Aby wyjąć którykolwiek z wewnętrznych systemowych dysków twardych, najpierw zdejmij lewą pokrywę. Odłącz od dysku twardego kable zasilania i do transmisji danych SATA. Jeśli wyjmujesz dysk twardy z dolnej wnęki napędu, a w górnej wnęce napędu jest zainstalowany dysk twardy, odłącz złącze do transmisji danych SATA górnego dysku twardego od górnego dysku, aby uzyskać dostęp do kabli dolnego dysku twardego. Wciśnij obie wypustki ramki montażowej wewnętrznego dysku twardego do środka i wysuń dysk twardy z urządzenia. Jeśli wymieniasz 3,5 calowy wewnętrzny dysk twardy, odchyl na zewnątrz bok ramki montażowej wewnętrznego dysku twardego, aby wyjąć napęd z ramki montażowej. Jeśli wymieniasz 2,5 calowy wewnętrzny dysk twardy SSD, odkręć 4 śruby Philips numer 2. Przymocowujący calowy dysk do ramki montażowej wewnętrznego dysku twardego wyjmij napęd z ramki montażowej. Aby zamontować dwuipółcalowy dysk twardy w ramce montażowej wewnętrznego dysku twardego, wyrównaj cztery otwory na śrubę na napędzie z czterema otworami na śrubę na spodzie ramki montażowej wewnętrznego dysku twardego. Przymocuj 2,5-calowy dysk twardy do ramki montażowej przy pomocy czterech śrub Philips numer 2. W przypadku instalacji 3,5-calowego dysku twardego, w ramce montażowej wewnętrznego dysku twardego znajdują się cztery kołki mocujące w gumowych przelotkach, które pasują do bocznych otworów na śruby na dysku twardym. Aby zainstalować 3,5-calowy dysk twardy, wyrównaj boczne otwory dysku z jedną parą kołków mocujących. Następnie odchyl na zewnątrz drugi bok ramki montażowej dysku twardego, aby włożyć do otworów drugą parę kołków. Upewnij się, że krawędź ze złączami dysku twardego jest wyrównana z końcem z wypustkami ramki montażowej wewnętrznego dysku twardego. Ramka montażowa wewnętrznego dysku twardego ma małą wypustkę z każdej strony, która pasuje do krawędzi wycięcia wewnątrz wnęki napędu. Aby ponownie zainstalować ramkę montażową wewnętrznego dysku twardego, wsuwaj ramkę montażową do wnęki, aż wypustki wskoczą na miejsce i dysk twardy będzie bezpieczny. Uwaga! Główny wewnętrzny dysk twardy zawsze powinien być zainstalowany w dolnej wnęce napędu. Ponownie podłącz do wewnętrznego dysku twardego kable zasilania i do transmisji danych SATA. Ponownie podłącz złącze do transmisji danych SATA do górnego dysku twardego. Jeśli złącze zostało odłączone, aby uzyskać dostęp do złącza dolnego dysku twardego.